Gdybyśmy przyjrzeli się tej kobiecie, która przez 12 lat cierpiała na krwotok, gdybyśmy mogli troszeczkę postudiować jej życie. 12 lat ciężkiej choroby. Choroby, która wyklucza poza margines społeczny. Wyklucza z takiego normalnego funkcjonowania. Być może ta kobieta miała męża, dzieci, całkiem prawdopodobne. Być może ta kobieta, czytamy również o tym, że miała jakieś środki finansowe, które wydawała przez 12 lat, ale nic jej to nie pomogło. Wiemy o tym, że w tamtych czasach lekarstwa były bardzo drogie, lekarze ogólnie, i nie było tych lekarstw, nie było tych lekarzy. Więc możemy przyjąć takie założenie, że ta kobieta była nawet średnio zamożna albo zamożna. Żyła przez ileś lat, ciesząc się normalnym zdrowiem, i nagle się zaczęło. Być może po pierwszych objawach jeszcze nie została wykluczona. Być może na początku ukrywała chorobę przed innymi. Jeździła w różne zakątki swojego kraju, szukając pomocy u różnego rodzaju lekarzy, szukając pomocy w jakichś nowego rodzaju środkach farmaceutologicznych, które miałyby pomóc jej w uzyskaniu zdrowia. Ale Słowo Boże mówi, że przez te 12 lat od tych lekarzy bardzo dużo wycierpiała. Być może poddawała się różnego rodzaju zabiegom, których efekt końcowy, o tym mówi Słowo Boże, był straszliwy. Był gorszy niż początkowy efekt. Wiecie, jest to niż początkowy stan. Przez 12 lat cierpiała, wszystko co miała wydała u lekarzy, wiele od nich wycierpiała, a jej stan się pogarszał. Jakże to podobne do uzależnienia. Jakże to podobne do choroby, jakim jest uzależnienie. Czy uzależnienie od alkoholu, czy od narkotyków, czy od leków, czy od czegokolwiek. Które zaczyna powoli niszczyć, a na które nie ma lekarstwa. Medycyna woli zaakceptować to schorzenie i włożyć je w spis chorób nieuleczalnych, niż szukać jakiegoś lekarstwa. Tym lekarstwem dla tej kobiety okazał się Jezus Chrystus. I tym lekarstwem dla ciebie i dla mnie jest Jezus Chrystus. To, że ktoś mówi, że na to nie ma lekarstwa, nie oznacza, że jest to prawda. To, że ktoś wypowiada się i mówi, będziesz musiał do końca życia z tym być, nie oznacza, że jest to prawdą, bo mamy Boga Wszechmogącego. Widziałem ludzi, którzy byli oddawani z powrotem społeczeństwu i żyją do dzisiaj zwycięskim chrześcijańskim życiem. Mój ojciec jest tego przykładem. Masę, setki ludzi, w których życiu mogłem uczestniczyć i widzieć, jak przyjeżdżają do ośrodka całkowicie zniszczeni i jak wracają do swoich rodzin zupełnie odbudowani. Ten efekt nie był efektem roku, dwóch lat, ale są to ludzie, którzy niektórzy mają już ponad 20-letni staż zwycięskiego życia z Bogiem. I choć wszyscy dookoła i wielkie umysły mówią, jesteś uzależnionym, ale trzeźwym, alkoholikiem, ale trzeźwym, sami oni o sobie mówią, jestem wolny w Chrystusie. Jestem wolny w Chrystusie. Niesamowite. Móc oglądać to na własne oczy. Dorastać w miejscu, gdzie cuda są powszechnością. I my dzisiaj jesteśmy w takim miejscu. Ten budynek, ten kościół, ludzie, którzy tu mieszkają, codziennie mogą oglądać wielkie dzieła Boże. To jest niesamowite. To jest coś potężnego. Przed chwilą rozmawiałem z pewną siostrą, która mówi, wiesz, gdy służę Bogu, moje ciało inaczej się zachowuje, jest wolne, nie czuję tej choroby, ale gdy tylko przestaję to czynić, z powrotem czuję, że coś jest nie tak. Czasami tak jest. Jest to Boże dzieło, Boży dotyk. Bóg ubogaca nas. W ten sposób Bóg daje o sobie do zrozumienia, jestem z Tobą, honoruję to, co robisz.
Jestem przy Tobie. To niesamowite. Bóg jest wielki. Ta kobieta miała potężną wiedzę, jak na tamte czasy, na temat różnego rodzaju środków medycznych, chorób i terapii. Bo wszystkie je przeszła. Dzisiaj niektórzy z Was mają wiedzę, należałoby to spisać w jakąś książkę i następne pokolenia tą wiedzą by się karmiły i mówiły wow. Bo macie wiedzę popartą doświadczeniem. Niektórzy z Was mówią, lekarze mówią, że wszywki nie da się zapić, a ja Ci powiem, że się da. Bo nieraz już to czyniłem. Mówią, że taka dawka alkoholu czy narkotyków zabija, a ja Ci powiem, że nie. Bo sam tego doświadczyłem. Niektórzy z Was mówią, ja wiem, co jest mi w stanie pomóc. Ja znam etapy choroby, uzależnienia. Ja doskonale jestem w stanie się zdiagnozować. Ja wiem, że w tej chwili najbardziej pomocne dla mnie będzie to, to, to i tamto. I co z tego? Wiedza nie zmienia naszego życia. Wiedza sama z siebie nic nie zmienia. Bóg jest w stanie dotknąć. Bóg jest w stanie dotknąć. Co z tego, że ja wiem, jak to nie działa? Jak to nie działa? I ta kobieta taką wiedzę posiadała. Ona była specjalistką w swoim fachu. I ta specjalistka, ta, która doświadczyła, która doznała, poznała, ona przychodzi do Jezusa Chrystusa i mówi, moja wiedza jest niczym. Boże, przyjdź z ratunkiem. Niesamowita pokora. Niesamowita historia. Ta, która rozpoznała, że nic nie jest w stanie jej pomóc, tylko Bóg Wszechmogący jest w stanie to uczynić. Wiecie, niektórzy z Was są tutaj tylko po to, aby jakoś przeżyć ten weekend, bo Wasz stan jest tak opłakany, że po prostu trzeba tylko jakoś przeżyć i za chwileczkę teraz są łzy, są emocje, ale jutro i pojutrze, jak już będzie jedna noc do przodu, już jest jedna noc do przodu, za chwilę będzie druga, stan się poprawi, organizm się uspokoi i już zaczniemy myśleć o tym, jak wrócić do swoich starych zachowań. Już będziemy myśleć o tym, jak kombinować, żeby wyjechać i tak dalej. Co tutaj zrobić? Pamiętam takie historie również tutaj. Po dwóch dniach, o jaki kochany człowiek, jaki wspaniały, trzeba mu pomóc, a godzinę później z bochenkiem chleba zawinął się i poszedł. Sama wiedza nic nie zmienia w życiu człowieka. Polacy! Dzisiaj wielu z nas zna różnego rodzaju osobistości. Gdybym dzisiaj zapytał się Was, jak miał na imię ziemski tata Pana Jezusa Chrystusa? Odpowiedzielibyście? Józef, oczywiście. Józef. Święty Józef. Jak miał na imię, czy możecie wymienić chociaż trzech jego uczniów Jezusa? Pięknie. Piotr, Paweł, Szymon, Jacie, to Piotr. Łukasz, tak. Wiecie, zaczynacie wymieniać. Łukasz nie. Bartłomiej był, o, ja byłem. Wow, nawet więcej, ludzie, jaką wy macie wspaniałą wiedzę. A gdzie się Pan Jezus urodził? W Betlejem. Pięknie. A gdzie był ukrzyżowany? Na Golgocie. Nawet to wiecie, jak miał na imię miejsce, na którym był ukrzyżowany? Wow. I co to zmienia w waszym życiu? Dzisiaj rozmawiamy z ludźmi na ulicy i oni są w stanie powiedzieć dokładnie te same rzeczy, a pytając się ich, a czy poznałeś osobiście Jezusa? Odpowiedź jest nie. Ja bardzo dużo o Nim wiem. Niektórzy z nas znają Pismo Święte na pamięć. Niektórzy z nas wiedzą o takich detalach, o takich szczegółach z życia Jezusa, z życia bohaterów biblijnych. Wow! Niesamowite! Robimy różnego rodzaju konkursy, różnego rodzaju zawody, szkoły, instytuty, uczelnie, aby tylko poznać tą wiedzę. A tak naprawdę nie wiedza Ciebie zbawi, ale osoba zbawia. Nie czynność, ale osoba zbawia. A ją jest Jezus Chrystus.
Trzeba ją poznać. Wiecie, zanim przyjechałem tutaj, bardzo dużo słyszałem o tym miejscu. Ale to, że dużo słyszałem o tym miejscu, nie czyniło mnie tym, który uczestniczy w tym miejscu. Dopiero przyjazd tutaj, poznanie was twarzą w twarz, przywitanie się z wami uczyniło ze mnie osobę, o której można powiedzieć zna ustroń, zna dni skupienia, wie jak jest. To jest tak jak z przeczytaną książką. Ja mogę przeczytać Biblię i opowiedzieć wam o niej, co i jak jest. I można później powtarzać, ja wiem, bo ja słyszałem, ale osobiście nie doświadczyłem. Ta kobieta miała tą wiedzę, że Jezus Chrystus uzdrawia, ale ta wiedza jej nie zbawiła i nie uzdrowiła. Ta kobieta, wiedząc o tym, że Jezus Chrystus uzdrawia, musiała się dotknąć Go osobiście i dopiero wtedy przyszło uzdrowienie. Nie została uzdrowiona wcześniej. Nie została uzdrowiona później. Została uzdrowiona wtedy, gdy przyszła do Jezusa Chrystusa. I o tym my mówimy. O tym mówimy. Bardzo często traktujemy Jezusa roszczeniowo. Słuchaj, masz problem? Nie, nie mam problemu. Ale chciałbym być uzdrowiony. A chciałbyś zmienić życie? Nie, nie chcę zmieniać życia. Ale chcę być uzdrowiony. Przekonaj mnie. Ci ludzie są naprawdę bardzo obłudni. Siedzą i przekonaj mnie, że masz rację. No dawaj. To ja nie ja potrzebuję przekonania. Człowiek, który ma problem, potrzebuje Boga. Potrzebuje dotknięcia. A bardzo często my serwujemy jakieś leki, które może pomogą, a może nie. Może się poprawi, a może się nie poprawi. Jezus Chrystus jest jedyną odpowiedzią na nasze problemy. On jako osoba, nie wiedza o Nim, nie rekolekcje, nie czytanie książek, ale osobiste spotkanie się z Nim, osobista relacja z Nim. Niektórzy z was, gdy wychodziliście prosić o modlitwę, mówiliście takie słowa. Ja modliłem się, ale tak własnymi słowami. Jakby to było coś gorszego. Właśnie o to chodzi. To właśnie o to chodzi. A pomodlić się z głębi serca. Tu nie chodzi o to, aby Panu Bogu cytować fragmenty Słowa Bożego i modlić się. Panie Boże, zobacz, ja umiem modlić się. Ojcze nasz, który jesteś w niebie. To jest piękna modlitwa. To jest wspaniała modlitwa. Ale znajomość tej modlitwy nie zmieni twojego życia. Znajomość osoby Jezusa Chrystusa, ona zmieni twoje życie. I ta kobieta wiedziała o tym. Wiedziała o tym. To jest tak, gdybyśmy dostali informację, że na skrzyżowaniu dwóch ulic, nie wiem, Świerczewskiego i jakiejś tam jeszcze, przyjechała ciężarówka i rozdają za darmo owoce, pomarańcza. Czy wiedza o tym, że takie coś jest, spowoduje, że najesz się? Możesz nawet stanąć i być drogowskazem dla innych i mówić im, słuchaj, ja wiem, tam na Świerczewskiego i skrzyżowaniu tej ulicy jest tam, za darmo dają jedzenie. I czy to sprawia, że jesteś nakarmiony? Ale jesteś drogowskazem dla innych. Wiecie, dzisiaj w kościołach mamy wiele ludzi, którzy są takim drogowskazem, a sami są głodni. I mówią, ja już 20 lat chodzę z Panem, ja już 50 lat chodzę z Panem, a obok idzie człowiek, który dopiero rok jest z Bogiem, on już jest nakarmiony, oni dalej są głodni. Ale oni wiedzą gdzie, znają detale, mają wiedzę większą niż ten człowiek, ale ten człowiek ma poznanie. I my dzisiaj mówimy o poznaniu Boga. My dzisiaj mówimy o doświadczeniu Boga. I gdy modlicie się własnymi słowami do Niego, głęboko, z głębi serca, to poznajecie Go, jakim jest naprawdę. Poznajecie Go, jakim jest naprawdę. To są dobre modlitwy. Wiem, że nieraz zanosicie do Boga takie modlitwy. Czasami są to tylko jedne zdania. Czasami to są modlitwy w gniewie. Czasami są to modlitwy błagania. Ale są to prawdziwe i szczere modlitwy. Są to modlitwy, które przychodzą bezpośrednio do Jezusa Chrystusa. Tak jak ta kobieta.
Ona nie wysłała Jezusowi listu. Ona nie wysłała Jezusowi maila. Nie napisała mu SMS-a. Ale przyszła do Niego. Przyszła do Niego. Wiecie, tyle osób przychodzi do mnie i mówi: a pastorze, pomódl się w mojej sprawie. To jest takie wysłanie Bogu SMS-a przez kogoś innego. A ja jestem takim telefonem komórkowym, który tego SMS-a ma zanieść. Ja mówię: nie, jeśli ty samemu nie modlisz się w tej sprawie, to ja nie będę modlił się o tą sprawę. Ale jeżeli ty sam też modlisz się o to, to owszem, masz moje poparcie, masz moje wsparcie, będę się z tobą modlił. Ale nie będę telefonem komórkowym i nie będę wysyłał takiego SMS-a. Ale my byśmy tak chcieli, sami nic nie robić, ale inni, żeby zrobili za nas. Sami nic nie zmieniać w naszym życiu, ale żeby inni to zmienili w naszym życiu. Wiecie, jakim będzie, wiecie, jakie jest największe wyzwanie, jakie było największe wyzwanie dla tej kobiety? Największe wyzwanie dopiero zaczęło się dla tej kobiety. Dlatego, że w oczach opinii publicznej ona nadal była chora. Jezus ją uzdrowił. Ona odczuła to na własnym ciele i doznała i wiedziała, że jest zdrowa. Choroba, jaką jest krwotok, można poznać, czy ktoś jest zdrowy, czy nie. Jest to choroba, która jest na śmierć i która wyniszcza nieustannie życie człowieka. Tak jak uzależnienie. I w którymś momencie ten krąg śmierci się zakończył. Wtedy, gdy Bóg dotknął się jej życia i ona to poczuła. Że przestało wysysać z niej życie, a zaczęło życie w nią wprowadzać. Jezus Chrystus to uczynił. Ale dla opinii publicznej, dla tych wszystkich lekarzy, dla tych wszystkich ludzi dalej była chora. Ta kobieta prawdopodobnie żyła w odosobnionym miejscu, w miejscu, w którym żyły też inne chore osoby. Czy ona wróciła z powrotem do tego miejsca? Wiecie, czasami to wygląda tak, słuchaj, jest Bóg, Bóg dzisiaj chce dotknąć twojego serca. I ta osoba przyjmuje, przyjmujecie Jezusa Chrystusa do swojego serca i pytam się, i co chcesz zrobić dalej? No jutro mam spotkanie ze Stefanem, ma imieniny, będzie niezła balanga. Po co my się w ogóle modlimy? Ale za tym idzie postanowienie też serca. Nie będę wracał dalej do dawnych nawyków. I to jest największe wyzwanie dla pracowników i dla was dzisiaj. Te dni skupienia się skończą. W niedzielę będziemy mieli fajne nabożeństwo, będzie dobry czas, ale również tego samego dnia wrócimy do naszych domów. A niektórzy z was na myśl o tym, że mają wrócić do swoich miejsc, ups, wiemy co tam będzie. Nie wracaj do dawnego stylu życia. Nie wracaj do dawnego stylu życia. Ale złap się tych, z którymi przyjechałeś tutaj dzisiaj. Spędzaj z nimi czas. Zmień środowisko. Zmień przyjaciół. Przed chwilą modliłem się z jednym człowiekiem, który mówi: a wiesz, 3 tygodnie nie ma mnie na dzielnicy, już myślą, że umarłem. Już myślą, że zginąłem. No bo jak cię nie ma? Już się tak przyzwyczaili, że zawsze z nimi tam piłem, że jak przestałem, to myślą, że już poszła fama, że umarłem. A mnie to nie interesuje, niech sobie myślą, co chcą. I to jest dobra postawa. To jest dobra postawa. Ta kobieta umarła dla tego świata, aby żyć dla Jezusa Chrystusa. Możemy być pewni, że ta kobieta już nie wróciła do siebie, ale poszła za Jezusem Chrystusem. Czytamy w pewnym fragmencie Słowa Bożego, że wielu z tych, których Jezus uzdrowił, szło za Jezusem Chrystusem do samego końca. Wiele kobiet tam było, które też usługiwały Jezusowi Chrystusowi. Ona również była w tym tłumie. Ona również była w tym tłumie. Nie wracaj z powrotem do piekła, ale idź za Jezusem do nieba. Ale idź za Jezusem do nieba. Nie czepiaj się śmierci, ale uchwyć się życia. Nie wracaj do ciemności, ale żyj w światłości. Amen. 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 Możesz uśmiechnąć się do kolegi obok, powiedzieć mu: chłopie, amen. Amen. Dziewczyno, amen. Amen. Bóg jest wszechmogący, a diabeł nie. My czasami z diabła robimy Boga.
My czasami diabłu dajemy atrybuty boskie, że diabeł jest wszędzie, a on nie jest wszędzie, bo nie jest Bogiem, tylko Bóg jest wszędzie. Że diabeł wie wszystko, ale diabeł nie wie wszystkiego, bo tylko Bóg jest ten, który wie wszystko, a nie diabeł. Owszem, diabeł jest cwany, ale nie wie wszystkiego. Owszem, diabeł ma ciekawą armię demonów, ale nie jest wszędzie. Bóg jest wszechmogący, a nie diabeł. Bóg jest wszechwiedzący, a nie diabeł. I powiem wam więcej, i to Bóg jest wszechmocny, a nie diabeł. Chociaż dużo może zrobić, ale nie wszystko. I dlatego triumf Boga nad diabłem jest autentyczny. Jest ciągły. A my czasami, nam się czasami wydaje, że oni ciągle walczą ze sobą. To my walczymy z diabłem. Diabeł został pokonany przez Boga. To my ulegamy diabłu. To my mamy z nim problem. To my czasami zwyciężamy, a czasami przegrywamy, bo jesteśmy ludźmi, a nie Bóg. Ale nam się wydaje, że tam jakaś walka trwa, nie wiadomo jaka. Że to są takie i takie wzmagania, że tam nie wiadomo, kto wygra tak naprawdę na końcu. Robimy jakieś nie wiadomo jakie rzeczy. Bóg zwyciężył. Bóg jest wszechmocny, wszechobecny, wszechwiedzący, a diabeł nie. Musimy zdać sobie z tego sprawę. A więc Pan Bóg ma pełną możliwość zapanowania nad chorobą, nad uzależnieniem i nad grzechem całkowicie w twoim życiu. Jeśli tylko Mu na to pozwolisz. Jeśli tylko Mu na to pozwolisz. Ale nasza natura jest taka, że my chcemy Bogu pozwolić, ale na naszych warunkach. Co by było, gdyby Jair powiedział tak: Panie Boże, uzdrów moją córkę, ale słuchaj, zrób to teraz, w tym momencie, w tej chwili, tutaj, żeby wszyscy Cię słyszeli, bo ja tak chcę. Ale my bardzo często tak wołamy do Boga. Mówimy: Panie Boże, zabierz ode mnie tą chorobę, zabierz ode mnie tą chorobę, zabierz ode mnie tą chorobę, ale od czasu do czasu się napiję. Panie Boże, spraw, żeby moje dzieci do mnie wróciły, żeby moja żona do mnie wróciła, żebym odzyskał pracę, ale jeszcze od czasu do czasu dam sobie w żyłę. O, my tak traktujemy Boga. Mówimy: Boże, uzdrów, uwolnij, pokaż, że jesteś wielki, ale na moich zasadach. A Pan Bóg wtedy mówi: nie. To nie jest zabawa jakaś z Panem Bogiem. My się nie bawimy w Kościół, my się nie bawimy w jakichś ludzi wierzących i mniej wierzących. Albo idziesz za Bogiem, albo za Nim nie idziesz. Albo ufasz Mu, albo nie. Dlatego bardzo często doświadczamy Boga dopiero wtedy, gdy jesteśmy na dnie, gdy już tak nas wszystko dowaliło, że mówimy: okej, zgadzamy się, Boże, na Twoje zasady, ja już nie chcę nic mieć więcej do powiedzenia. I wtedy Bóg działa. I wtedy Bóg działa. Czy dlaczego nie mógł działać wcześniej? Bo ciągle my stawialiśmy nasze warunki. Panie Boże, ja chcę pracę, ale ta praca musi być godna mnie. A więc ja muszę zarabiać co najmniej 2500 zł w tej pracy, Panie, bo za mniej nie będę pracował. Ta praca musi mieć 8 godzin dziennie, no i muszę mieć tak, sobotę, niedzielę wolną. I oczywiście dlaczego niedzielę wolną? Bo przecież będę chodził do kościoła. Tak, tu mi wchodzi, a tu mi wyjeżdża. Jak nie chodzisz do kościoła, to jak będziesz miał niedzielę wolną, to też nie będziesz chodził. To jest tak samo jak z ofiarnością, z hojnością. Problem mamy, żeby 5 zł wrzucić na tacę, ale mówimy: Panie Boże, ale jak wygram w totka, to bańkę wrzucę. Tak. 5 zł nie możesz wrzucić, a na pewno wrzucisz 1 000 000. To jest tak samo. Bądźmy uczciwi względem siebie. Bądźmy uczciwi. Uczciwość względem siebie samego jest kluczem do rozwiązania również problemu. Kiedy przychodzi uwolnienie, kiedy jesteśmy uczciwi względem siebie samych i mówimy: jestem uzależniony, mam problem. I to jest dobry krok, dobry początek procesu uwolnienia, procesu uzdrowienia. Kiedy staję sam przed sobą i mówię: mam problem. Kiedy ja staję, patrzę w lustro i mówię: jestem grzesznikiem, potrzebuję Boga. To jest dobry początek, ale my kombinujemy, mówimy: nie, no są gorsi niż ja. Pastorze, nie znasz ludzi, ja znam takich normalnie, ancymonów, ja to jeszcze sobie radzę jakoś. Ja tak jeszcze Boga nie potrzebuję. Tu nie chodzi o to, że potrzebujemy Boga wtedy, jak mamy problem. My po prostu potrzebujemy Boga. Czy mamy, czy nie mamy problemu. Bo bez Boga nie ma życia. Czy mamy problem, czy nie mamy problemu.
Myślicie, że jeżeli są ludzie, którzy, wiecie, wychowali się w innych warunkach, wzrastają. Moja siostra jest taka, ona w dobrym domu się wychowała, rodzina pastorska, zawsze piątki w szkole, uśmiechnięta, radosna, wiecie, wzrastała. No normalnie wzór wszelkich cnót. I ona też potrzebowała Boga. Bo co z tego, że to jest wzór wszelkich cnót, jak bez Boga nie ma życia, a więc jest śmierć. I ona przyszła do Pana Boga i mówi: Boże, ja boję się, że jak umrę, to trafię do piekła, więc proszę Cię, zbaw mnie. Ale od czego ja mam Cię zbawić, mógłby Bóg powiedzieć. Przecież Ty jesteś same piątki, masz, nie masz żadnych grzechów, żadnych chorób. Jakiej Ty zmiany potrzebujesz? I bardzo była prosta odpowiedź: bo ja potrzebuję życia, którym Ty jesteś. Bo bez Ciebie nie ma życia. I Bóg ją zbawił. I dzisiaj służy całym domem swoim Bogu. Ma dwójkę wspaniałych synków, wspaniałego męża, śpiewają Bogu na chwałę w swoim kościele, działają razem, uprawiają rolę, są rolnikami. No niesamowite. Bóg błogosławi. I Bóg zbawił jej życie, bo wiedziała, że bez Niego życia nie ma. Tu nie chodzi o to, czy mam problem, czy nie mam problem. Tu chodzi o Boga. Tu nie chodzi o Ciebie i o mnie. Bo my nie robimy tego ze względu na Was. Choć może wydawać się to herezją w tym miejscu. Jak to nie ze względu na uzależnionych, jak to ze względu na uzależnionych? Nie, robimy to ze względu na Boga, bo Bóg kocha Was. A jeśli Bóg kocha Was, to i my Was kochamy. Boża moc nigdy nie będzie się uwalniać w miejscu, w którym nie ma miłości. Po czym poznacie, że jesteście ode mnie? Poznacie ich po tym, że miłość wzajemną mieć będą. Do wszystkich. Ale my byśmy wybrali, nie, no ja kocham PiS, a nie PO, a inni mówią, ale ja PO, a nie PiS. Wiecie, tragedią naszego kraju jest to, że nie ma złotego środka. Nasze rządy, jakie by nie były, można ich albo kochać, albo nienawidzieć. A my mamy kochać. Bez względu na to, jakie by nie były. Bo my kochamy ludzi. Bez względu na to, czy to jest osoba, która jest już w takim stanie depresji, degeneracji, czy jest to osoba, która przeżywa teraz najpiękniejszy okres swojego życia. Po prostu kochaj ludzi. Kochaj ludzi. Kochaj ludzi. Tak jak Jezus Chrystus kochał. Tak jak Jezus Chrystus pokochał tą córkę Jaira, chociaż jej nie znał. Tak jak zdjęty litością do tłumu głosił im Słowo Boże. Tak jak kochał tą kobietę, która się go złapała. Gdy Jezus Chrystus przychodzi do Twojego życia, to nie dla swojej chwały. Nie, my czasami modlimy się i mówimy: Panie, uzdrów tą osobę na Twoją chwałę, niech to się stanie. Pan Jezus nie potrzebuje dla swojej chwały czynić coś. On przychodzi do naszego życia, bo nas kocha. On powodowany miłością przyszedł do mojego życia, a nie po to, żeby światu oznajmić, jak jest wielki. A my czasami modlimy się i mówimy: Panie Boże, jeżeli ten człowiek się nawróci, to całe miasto zobaczy, jaki Ty jesteś wielki, więc zbaw go. Jakbyśmy próbowali na Panu Bogu wymusić zbawienie i uzdrowienie. A my nie musimy tego czynić, bo Bóg powodowany miłością posłał swojego Syna na świat. Jakim był powód, aby świat poznał, że ja jestem wielki? Nie. Dlatego, że umiłował świat. Dlatego, że umiłował Ciebie i mnie. Dlatego przychodzi z uzdrowieniem i z uwolnieniem. A nie dla jakiejś chwały. Nie dlatego, żeby Tobie udowodnić, że jest Bogiem. My czasami tak się modlimy: no dawaj, Panie, pokaż, że jesteś, uzdrów mnie. I później się tak wozimy przed tymi, którzy wyciągają do nas rękę, aby nam pomóc. A gdzie był Bóg? Zobacz, ja się modliłem i się nic nie stało. Haha. Wiecie, to boli, to dotyka pracowników. To dotyka nas, którzy głosimy Słowo. Bo Bogu nie zależy na tym, żeby Jego chwała się jakoś nie wiadomo jak objawiała. On nie potrzebuje naszego uwielbienia. Czytamy o tym, że w niebie zastępy aniołów nieustannie oddają Mu chwałę. I uwierzcie mi, robią to lepiej niż my. Ale On powodowany miłością to czyni. Musimy to zrozumieć, że Bóg Ciebie kocha. Ja wiem, że to jest trudno.
Dlatego, że my sami siebie nie kochamy. Nam łatwiej jest przyjąć to, że Bóg wybaczył nam nasze grzechy, niż przyjąć to, abyśmy my sami sobie wybaczyli. No tak, no Bóg mi wybaczył, ale. Ale czy ja sobie wybaczyłem? Musimy o tym pamiętać. Warunki cudu. Warunkiem cudu jest środowisko wiary. Jeżeli ma coś się zmienić w naszym życiu, potrzebujemy odpowiedniego środowiska. Ośrodek w Janowicach Wielkich powstał ze względu na to, aby takie środowisko przygotować. Dni skupienia powstały po to, aby takie środowisko wiary powstało. Tutaj przez te kilka dni próbujemy zachęcić Ciebie. Próbujemy zrobić wszystko, abyś mógł mieć komfortowe warunki do tego, aby poznać Boga. Aby usunąć wszelkie przeszkody, które mogą Cię od Niego odciągnąć. Aby przynieść Ciebie przed Boży tron jak najbliżej. Jak najbliżej. Czasami to wygląda bardzo ciekawie. Wyobraźcie sobie człowieka, który idzie drogą i nie widzi, że przed nim tłumy ludzi zabierają jakieś kamienie z tej drogi, aby się nie potknął. Tłumy ludzi ścinają powalone drzewa, abyś mógł przejść. Tłumy ludzi pracują wokół ciebie, abyś mógł dotrzeć do celu, a ty ich nie widzisz. Ostatnio widziałem ciekawy obraz człowieka, który idzie przez miasto, a dookoła niego odbywała się walka dobra ze złem. I aniołowie robili wszystko, aby ten człowiek mógł dojść do upragnionego celu. Pracownicy Nowej Nadziei są takimi aniołami. Pracownicy, którzy robią wszystko, przygotowują wszystko, oddają wszystko, aby usunąć wszelkie przeszkody, abyś mógł dzisiaj usłyszeć to przesłanie. Abyś mógł spotkać się z Bogiem Wszechmogącym. Abyś mógł dzisiaj być tutaj. I może dla Ciebie to się wydawać dziwne, bo z jednej strony poznałeś ludzi, którzy życzą dla Ciebie tylko tego, co niedobre, największej nienawiści, złości. Może poznałeś ludzi, którzy Ciebie pobili, zdradzili, oszukali i nie wiadomo, co jeszcze zrobili. A tutaj nagle zupełnie innych ludzi poznajesz. I nie mieści Ci się to w głowie. Mówisz, czego oni ode mnie chcą? Przecież to jest niemożliwe. Ale oni to robią nawet nie ze względu na Ciebie, ale ze względu na Jezusa Chrystusa, ze względu na Boga Wszechmogącego. Powodowani jesteśmy Jego miłością, a nie Twoją tragedią. Jego miłością. Czy nie mamy dość? Czasami próbuje się od nas wyłudzić pieniądze w taki sposób, że nagłaśnia się jakąś tragedię. I pokazuje nam się zdjęcia i różnego rodzaju filmy, które no patrzymy, mówimy, nie, no ja już nie mogę na to patrzeć. Wiecie, ja tak mam. Nie kiedy dorosłym się źle dzieje, ale kiedy dzieciom się źle dzieje. Jak widzę jakieś filmy i zdjęcia, że tam dorosłym się źle dzieje, przechodzę do porządku dziennego, ale jak widzę, że dzieciom coś się źle dzieje, to ja nie mogę. To jest gra na emocjach. Bardzo mocna. Ale nie powodowani czyjąś tragedią, ale powodowani Bożą miłością jesteśmy w tym miejscu. Nie dlatego, że tyle cierpienia jest na ziemi, ale dlatego, że Bóg jest miłością i dlatego my jesteśmy miłością. Tylko jest jedno lekarstwo na głód i chorobę tego świata, a nią jest Jezus Chrystus. Tym lekarstwem jest Jezus Chrystus. Tym lekarstwem jest Jezus Chrystus. Różne instytucje, organizacje na całym świecie od dziesiątek lat próbują rozwiązać problemy świata i nie są w stanie tego uczynić. Nie jesteśmy w stanie pokonać głodu, chociaż mamy wszelkie środki do tego, aby to zrobić. Nie jesteśmy w stanie pokonać przestępczości, chociaż mamy wszelkie środki, aby to uczynić. Nie jesteśmy w stanie zniszczyć patologii, chociaż mamy wszelkie środki, aby to uczynić. Nie jesteśmy w stanie rozwiązać problemów Afryki, chociaż mamy środki, żeby to uczynić. Tylko Jezus Chrystus jest w stanie rozwiązać problemy tego świata, dlatego że On dotyka sedna problemu, a nie leczy. Dla osoby, która jest naga,
Danie jej ubioru rozwiązuje sprawę na chwilę. Na jaką chwilę? Póki ubiór się nie podrze. A Jezus Chrystus, który dotyka serca, On jest rozwiązaniem na całe życie. On jest rozwiązaniem na całe życie. I ten Jezus dotknął się tej kobiety. I ten Jezus dzisiaj dotyka się twojego serca. I mówisz, kurczę, o czym On mówi? O co chodzi w tym wszystkim? Jeśli już zadajesz sobie takie pytania, to dobrze, bo dopiero pierwszy dzień, a już się cieszę, że zadajesz sobie takie pytania. To znaczy, że zastanawiasz się. To znaczy, że to do ciebie dotyka. Zmiana środowiska. Wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy. Przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Wiara wtedy jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Chrystusowe. Słowo Boże jest prawdą. Amen. A jeden czyta. Słowo Boże jest prawdą. Prawda i wiara bierze się ze słuchania. Słowo Boże mówi o tym. Wiara bierze się ze słuchania. Pytanie jest, czego słuchasz? Albo inaczej, kogo słuchasz? Taką masz wiarę. Powiedz mi, kto ma na ciebie wpływ, a ja powiem ci, jaka jest twoja wiara. Albo na odwrót, pokaż mi swoją wiarę, a ja powiem ci, kto ma na ciebie wpływ. I czego słuchasz? Bardzo szybko łapie się to w rozmowach. Gdy ludzie wierzący ze sobą po nabożeństwie rozmawiają, doskonale wiemy wtedy, kto ma na nich wpływ. Kto ma na nich wpływ? Czy jest to Słowo Boże? Czy jest to słowo lekarza? Czy jest to słowo koleżanki z pracy? Czy jest to słowo sąsiadki? Czy jest to słowo przyjaciela? Czy jest to słowo szefa w pracy? Czyje to słowo? Czy jest to słowo jakiejś noweli, powieści? Kogo jest to słowo? Zauważam coraz częściej masę kobiet, które są zaangażowane emocjonalnie i przeżywają historię bohaterów filmowych. Różnego rodzaju telenoweli, różnego rodzaju seriali. Do tego stopnia, że marzą o tym, aby przeżywać te same rzeczy. Utożsamiają się z aktorką. Utożsamiają się do takiego samego stopnia, że później, gdy film się kończy, patrzą na swojego męża i mówią, kurczę, ja też bym chciała się tak rozwieść jak tamta. Ja też bym chciała takie życie mieć jak tamta, ta Beatrycze w tym filmie. Z Julianą Pereirą. I zaczyna budować się pewnego rodzaju wiara, która zmusza nas do czego? Do pewnego rodzaju postępowania. Zaczynamy poprzez wiarę dostrzegać nie to, co jest dobre w mojej żonie, w moim mężu, ale przez wiarę zaczynamy dostrzegać to, co jest złe i na tej podstawie budować nasze następne zachowania, nasze następne rzeczy. To samo jest u mężczyzn. To samo jest dokładnie u mężczyzn. Zaczynamy marzyć, zaczynamy słuchać. Wiecie, jak przez rok czasu pracowałem na ochronie, 24 godziny na 48. I tam miałem takiego przyjaciela, który akurat miał bardzo trudną sytuację w rodzinie. To był mój szef zmiany. Rozwodził się. I to był środek tego wszystkiego, tego całego procesu. I przez 24 godziny słuchałem o tym, jak doszło do tego, że się rozwodzi, co się stało, jak jej kiedyś wybaczył, ale to znowu się zaczyna dziać, te zdrady i tak dalej. Słuchajcie, po którymś ze spotkań ja wracam do domu i zaczynam wypytywać moją żonę, czy ona mnie nie zdradza. Chore, ale prawdziwe. Słowo Boże jest prawdą, a wiara bierze się ze słuchania. O, jak przykro się zrobiło mojej żonie. A ja wtedy zobaczyłem, jak jestem głupi. Wiecie, zacząłem rozmawiać z tym człowiekiem i wskazywać mu na Boga. Dałem mu podarunek, Biblia, z tyłu napisane, jak się pomodlić. Po 2 czy 3 tygodniach zaczynamy rozmawiać, a on do mnie mówi, no wiesz Bartek, bo my chrześcijanie, to my musimy tak... Jacy chrześcijanie. I nagle opowiada mi, wiesz, tydzień temu uklęknąłem i,
I pomodliłem się tą modlitwą, którą na końcu Biblii napisałeś. Rozmowa zaczęła się zmieniać. Wiecie dlaczego? Dlatego, że i on zaczął słuchać czegoś innego. Przestał słuchać adwokatów, przestał słuchać detektywów, przestał słuchać tych spraw, a po prostu zaczął słuchać Słowa Bożego. Jego nastawienie się zmieniło. Amen! 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 Opowiadajmy ludziom o Jezusie Chrystusie, opowiadajmy o tym, co jest tu napisane, opowiadajmy ludziom o tym, co On zmienił, co On zrobił w naszym życiu. Wiara zaczyna się budować. Wiara zaczyna się budować, a kiedy nie możemy opowiadać, bo nam zaschło w gardle, kiedy nam zaschnie w gardle, zaprośmy do naszych domów. Niech ludzie poznają nasze związki, jakie mamy związki z naszymi związki, jakie mamy relacje z naszymi dziećmi, jakie mamy relacje z naszym mężem, z naszą żoną, jakie mamy relacje w naszej pracy. Niech ludzie zobaczą, że nie jest to coś fałszywego. To jest tak, jak zobaczyć, ja mieszkam teraz w bloku i słyszę kłótnie, wyzwiska, krzyki. I nagle widzę elegancko ubranych ludzi wychodzących, udających się do kościoła. Kłóci mi się to. Ludzie nie mogą czegoś takiego widzieć w naszym życiu. Nasze dzieci nie mogą czegoś takiego widzieć w naszym życiu. Prawdopodobnie ze względu na to, że nasi bliscy to widzieli, odeszli od nas. Młode pokolenie nienawidzi nic tak bardzo jak obłudy. Nastolatkom nie jesteś w stanie wytłumaczyć, że są różne odcienie szarości. Oni mówią, ja szukałem na mojego ojca haka, jak byłem nastolatkiem. Mówię, przyłapię go na jakiejś fajce. Bo jakbym go przyłapał, to by on mi już nie musiał marudzić o tym, że ja się muszę zmienić. Ale nie mogłem go przyłapać. Mówię, no to przyłapię go, mówię, na jakimś przekleństwie. Ale nie przyłapałem. No to może, mówię, może ogląda jakieś gazetki, może jakieś inne rzeczy. Może go gdzieś tam poszukam, znajdę. Ale nie mogłem znaleźć. No to poprztykali się kiedyś z mamą, no ale no nie o to mi chodzi, chodzi mi o coś więcej. I moi rodzice byli dla mnie przykładem. I ja chociaż szukałem, nie mogłem znaleźć. Ale ilu mam znajomych, którzy gdy mi opowiadają o historiach ich rodziców. Ja dziękuję tylko Bogu, że oni są przy Bogu, bo rodzice robili wszystko, żeby oni od tego Boga odeszli. Chociaż mienili się za wierzących. Wiara pochodzi ze słuchania. A oto kobieta, która 12 lat cierpiała, przyszła do Jezusa Chrystusa, bo usłyszała. I oto Jair przyszedł do Jezusa Chrystusa, bo usłyszał. I dziewczynka powstała z martwych, bo usłyszała. Niesamowite. I dzisiaj ty również możesz zostać uzdrowiony ze względu na to, że Amen.